przy tym rządzie, że ta ekipa jest w stanie dojść w sposób jakiś wiążący i otwarty do wiedzy pełnej na temat katastrofy smoleńskiej, czy do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, mam wrażenie, że po pierwsze, ekipa Donalda Tuska i on sam są uwikłani w dziwne gry z Rosjanami. Nawet jeżeli nieświadome i niezamierzone, to jednak powodujące, że oni zachowują się w tej chwili w sposób taki, jakby mieli skrępowane ręce i nogi. Bo tak jak mówię, jestem jak najdalszy od wyciągania wniosków, że to zdrada i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym tego typu argumentów wrzucać do dyskusji, ponieważ one dzielą, a wydaje mi się, że nie wiem, mam doświadczenia z obserwacji wojny prowadzonej przez Rosję z bardzo małym narodem. I wiem, jak Rosja to robiła i w pierwszej kolejności, co robiła, to dzieliła ten naród na pół. Albo na kilka części. Po to, żeby móc go rozgrywać. Dlatego wydaje mi się, że używanie bardzo mocnych słów dzisiaj bez konkretnych dowodów jest po prostu, no, mówiąc delikatnie, niesłużące Polsce. Ale do rzeczy. Nie sądzę, żeby ta ekipa była w stanie dojść w jakikolwiek sposób do pełnego raportu, obiektywnego raportu na temat katastrofy smoleńskiej, gdyż to musiałoby oznaczać, że w pewnym sensie powinni byliby ocenić również i własne postępowanie. A to jest mało możliwe. Czy nie ma w historii przypadku, w którym ktoś, kto stanowi władzę, osądza sam siebie? To jest niemożliwe. Wobec czego z wielu powodów wydaje się, że kwestia i katastrofy smoleńskiej, ale też i stosunków polsko-rosyjskich, bo tak jak powiedziałem wcześniej, mam wrażenie, że ekipa Donalda Tuska jest w pewnym sensie zakładnikiem polityki rosyjskiej, polityków rosyjskich, wręcz bym powiedział, i nie są dzisiaj w stanie wykreować żadnej konstruktywnej kontrpropozycji na to, co z Rosji do nas przychodzi i jakiego rodzaju ruchy Rosja stosuje. Więc zarówno dla dobra wyjaśnienia śledztwa, wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, ale też i stosunków polsko-rosyjskich, tą ekipę trzeba by zmienić. No. Po prostu trzeba zmienić rząd. I to już nie chodzi o wskazywanie kogokolwiek, tak? Tylko to po prostu z czysto higienicznego punktu widzenia powinno się zrobić jak najszybciej. Ponieważ ich pozycja w tej chwili jest całkowicie podległa pewnym gierkom i sytuacjom, które wydarzyły się w przestrzeni, powiedzmy, ostatnich 2-3 lat. A to jest szkodliwe dla Polski. Z wielu powodów to jest szkodliwe dla Polski. Bo proszę sobie nawet wyobrazić taką sytuację, że my dzisiaj mamy coś, co bardzo mi się w gruncie rzeczy nie podoba. Ale nie podoba mi się dlatego, że to jest pewnego rodzaju, ja to odczytuję jako pewnego rodzaju koniunkturalizm polityczny, mianowicie próba ściągnięcia Amerykanów tutaj na siłę. W tej chwili. Tak? Zakładam, że rząd Donalda Tuska jednak w jakimś momencie, w ciągu tego ostatniego, zwłaszcza miesiąca czy dwóch, zorientował się, że tkwimy w bardzo niebezpiecznej sytuacji międzynarodowej i ona jest zdefiniowana w taki sposób, że to niebezpieczeństwo płynie do nas z Rosji. I w sytuacji, w której przez ileś miesięcy zeszłego roku tworzy się politykę pełnej uległości, pełnej miłości wobec tego kraju i nagle z tego wszystkiego wyłania się próba ogrania Rosjan, w cudzysłowie oczywiście mówię, poprzez zainstalowanie tu samolotów, rakiet i tak dalej, to jest sytuacja groźna dla Polski. Bo Rosjanie doskonale wiedzą, z jaką ekipą mają do czynienia. Wiedzą doskonale, że to jest ekipa słaba. I każde pójście na sprawdzenie może dla Polski oznaczać nie do końca określone konsekwencje jako kraju po prostu. I to nie jest dobre. Dobre jest w tym momencie zresetowanie tej polityki po raz kolejny, ale przez nową ekipę, a nie przez tych, którzy tą politykę wywracali do góry nogami na przestrzeni ostatnich 2-3 lat, no bo to jest niemożliwe. Po prostu takich wolt się nie robi, a tak wytrawni gracze jak rosyjscy przywódcy, którzy, przypomnę słowa profesora Nowaka, byli szkoleni w instytucjach, które mają niewiele wspólnego z życiem demokratycznym. No i myślę, że jest bardzo łatwo rozpoznawalne i do ogrania. Także nie mam złudzeń. Nie mam złudzeń, że ta ekipa cokolwiek wyjaśni. Niezmienna od wielu, wielu lat, wielu dziesięcioleci.
dzisiaj, choćby z punktu widzenia takiego czysto logistycznego, NATO nie ma planów i pomysłów na to, jak bronić Polski w sytuacji jakiejś ewentualnej agresji, zagrożenia itd., itd. Technicznie nie ma takiej możliwości. NATO jest organizacją, która przy każdym konflikcie, który gdzieś się rozgrywa, a w którym miesza się do tego NATO, pokazuje, że to jest nie do zrobienia, że to są operacje, które logistycznie przerastają możliwości tego sojuszu. Proszę sobie przypomnieć choćby Kosowo, czyli teren wielkości, no nawet nie wiem, czy połowy w tej chwili województwa podkarpackiego, no mniejsze, dużo mniejsze. Że oni tam nie byli w stanie nic zrobić. Gdyby nie Amerykanie, nigdy nie byłoby tam spokoju. Gdyby nie amerykańskie samoloty, zaangażowanie itd., itd. Proszę sobie przypomnieć, jak wygląda, czy spojrzeć, bo to jeszcze do dzisiaj przecież trwa, jak wygląda konflikt w Libii, prawda? Konflikt w Libii wygląda w taki sposób, że od czasu do czasu następują gdzieś jakieś naloty, ale zanim do tego doszło, to przez 3 czy 4 tygodnie wojska Kaddafiego masakrowały ludność i wojska, tak zwane wojska powstańcze. No to jest mniej więcej zaangażowanie natowskie. Tak to wygląda. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy do czynienia z konfliktem na terytorium Polski. Jakieś zobowiązania są ważne na papierze, ale pytanie, czy NATO byłoby na to przygotowane? Wygląda, że nie. A jeżeli dołożymy na przykład do tego sytuację, w której za pół roku otwarta będzie rura Nord Stream, która będzie pompowała gaz i ropę z Rosji do Niemiec z obejściem Polski, to no, stawiając rzecz bardzo realistycznie, Europa, NATO nie ma w Polsce żadnych celów strategicznych. A Polska przestaje być krajem tranzytowym. Wszystko idzie dookoła, prawda? Więc myślę, że my w pierwszej kolejności powinniśmy stawiać na samodzielną politykę, choć w ramach struktur europejskich, bo to nam daje, jak widać, w pewnym sensie parasol ze względu na koniunkturę i tak dalej, i tak dalej. W jakiś sposób nas to jednak chroni i stawia w gronie państw, które mogą się rozwijać. Ale wydaje się, że istnieje bardzo poważna potrzeba rozumienia i definiowania spraw polskich po polsku i w taki sposób właśnie, aby to gdzieś procentowało wzmacnianiem się naszego kraju od wewnątrz, bo wydaje się, że to jest ten element, który całkowicie leży i to w każdej dziedzinie, to od autostrad po armię, prawda, służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. To jest państwo fasadowe, które nie działa. Czegokolwiek nie dotkniemy, na cokolwiek nie zwrócimy uwagi, to po prostu to nie działa. Ja nie chcę tutaj zwalczać jakby tylko i wyłącznie tej ekipy, która teraz rządzi tym stanem. Choć ona również jest za to bardzo odpowiedzialna, ale po prostu polskie państwo nie działa. Czym była katastrofa smoleńska? Dokładnie przejawem indolencji państwa polskiego. We wszystkich obszarach. Więc wydaje się, i tu wracam do tego, co siostra mówiła wcześniej, że istnieje potrzeba oddolnego naprawienia tego, co zostało nabałaganione. Myślę, że na Zachodzie nie ma w tej chwili potrzeby, żeby taki film powstał. Jest list z Polski, który w gruncie rzeczy ciągle wydaje się być w zamrażalniku. Jeżeli chodzi o emisję. I mam jakieś takie przeczucie, że on jeszcze będzie miał swoje tak zwane drugie życie na Zachodzie. Wszystko zależy od tego, co będzie się działo w Polsce, ale wydaje mi się, że jeżeli dojdzie do zmiany języka, oficjalnej zmiany języka Polski na arenie międzynarodowej w kwestii katastrofy smoleńskiej, ten film będzie miał drugie życie. On po prostu się odrodzi i będzie stanowił jakiś punkt odniesienia do tego, o czym akurat Polska chce świat poinformować, ale na to pewnie trzeba poczekać. W pewnym sensie taką kropką nad i, czy może bardziej kropką po liście z Polski jest książka, którą naprawdę polecam o tyle, że ona jest niesłychanym rozwinięciem tego materiału i wydaje się, że jest to cenne nie tylko dla nas, nie tylko dla
uporządkowania sobie pewnej wiedzy, bardzo szerokiej wiedzy. Ale wydaje się, że ci, z którymi udało mi się rozmawiać, byli w stanie zaproponować pewnego rodzaju wizje, strategie, które nie są również nawet jeszcze rozpatrywane przez różne ośrodki analityczne na Zachodzie, czy w Polsce, czy w Rosji. To są zupełnie nowe trendy, nowe myśli. Polecam Państwu tą kwestię. Jeżeli Państwo mieliście okazję kiedykolwiek zetknąć się z stroną internetową www.świadectwo.tv, to jest to mój pomysł. To jest pomysł, który realizuję wspólnie z Gazetą Polską. Rzecz dotyczy zbierania wszelkich materiałów filmowych związanych zarówno z katastrofą, ale też i z obchodami, z wszystkim tym, co zwykły człowiek jest w stanie sfilmować i uważa za ważne. Z tego będzie powstawał film. Mam nadzieję, że on się ukaże jeszcze przed wyborami. I to też będzie jakiś taki element, który ma trochę jakby pozwolić nam spojrzeć na siebie trochę w lustrze, tak żebyśmy byli w stanie ocenić, czy postępujemy rozsądnie i świadomie, czy też ciągle nic nas nie obchodzi i chcemy tylko jeść i kupować. Natomiast gdybym miał robić rzeczywiście, co jest trudne, bo to jest związane z finansami, gdybym miał robić rzeczywiście film, który można by umownie nazwać List 2, to punktem wyjścia byłby rosyjski raport i raport z Redmond. To od tego bym się próbował odbić i w tym kierunku pójść, żeby wyjaśnić tę kwestię. Ona mi się wydaje najistotniejsza. Żeby to zrobić, trzeba mieć pieniądze. Trzeba zainteresować którąś z telewizji. Myślę, że jeżeli chodzi o telewizję polską, to nie będzie możliwe. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję, zwłaszcza panu Mariuszowi, bo tymi odpowiedziami na pewno poszerzył naszą wiedzę o tym, co się stało 10 kwietnia i nasze horyzonty myślowe są na pewno zdecydowanie szersze. Tak. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja jeszcze korzystam ze sposobności i chcę poinformować, że kluby Gazety Polskiej przygotowują się do pilnowania rzetelnego przebiegu jesiennych wyborów parlamentarnych. I w związku z tym zapraszam do zgłaszania się na mężów zaufania i wpisywania się na listę, która będzie wyłożona w szatni. I będą odpowiednie szkolenia, proszę się nie obawiać, nie? I proszę również o zabranie ze sobą i zbieranie podpisów pod referendum wstrzymującym prywatyzację m.in. służby zdrowia i rafinerii Lotos. I także zapraszam, pan Pilis będzie podpisywał swoją książkę, ale to już w szatni. Także serdecznie zapraszam i jeszcze raz pięknie dziękuję.